Formując tę jedną sprawność moralną, można jednocześnie uformować kilkanaście innych. Wychowanie dzięki niej przyspiesza i to bardzo przyspiesza. Jej uformowanie jest inwestycją na przyszłość, bo tej inwestycji w zasadzie nie można stracić. Świat mówi o wielu problemach związanych z wychowaniem, ale właśnie o niej, o tej sprawności nie mówi. Chodzi mi o wytrwałość. Wytrwałość to sprawność moralna cnota, którą ostatnio można powiedzieć, odkryłem. Oczywiście znałem ją wcześniej, ale wydawała mi się taka bardzo podrzędna. Teraz wiem, że jest istotna, jest bardzo ważna dla wychowania szczególnie, czy dla też indywidualnego rozwoju. Odkrywając wytrwałość, postanowiłem przygotować specjalny program, który będzie prowadził do jej wychowania w rodzinach. I teraz pracuję nad takim programem, nad takim kursem. Myślę, że w przeciągu kilku tygodni on będzie dostępny. Ale wracając do tematu czyli do wytrwałości. Bez wytrwałości nie będą funkcjonowały inne cnoty. Na przykład dziecko będzie niecierpliwe, kłótliwe, rozkapryszone, bałaganiarskie będzie grymasiło przy stole i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No weźmy taki przykład. Jeśli ktoś postanowi sobie, że nie będzie podjadał, że nie będzie jadł, czyli, że będzie pracował nad umiarkowaniem w jedzeniu i piciu, to raz czy drugi może mu się to udać bez wytrwałości. Ale wytrwałość sprawia, że ta sprawność trwa. Że nie tylko raz udało nam się wytrwać bez, bez podjadania, ale że trwa to w długim okresie czasowym. Ta cecha wytrwałości sprawia, że ona daje nam takie narzędzie do zdobywania świata, do osiągania sukcesów, już tak mówiąc wprost, w różnych dziedzinach życia, w różnych wymiarach życia, czy to w, w pracy właśnie nad własnym charakterem, czy to w relacjach z innymi, czy czy, czy w życiu zawodowym, czy nawet w zdobywaniu wieczności, bo jak mówi Pismo, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wytrwałość jest cnotą pokrewną męstwu. Ona też coś zdobywa, coś pokonuje, coś przezwycięża, o ile męstwo przezwycięża lęk przed śmiercią, to to przezwyciężenie, które związane jest z wytrwałością. Nie dotyczy, można, nie dotyczy, można by tak powiedzieć, czegoś realnego. To znaczy, o ile różne cnoty, no, na przykład, przezwyciężają jakiś, jakiś ból, jakiś lęk, strach, przezwyciężają chęć, no właśnie tego podjadania, jak to jest w przypadku umiarkowania w jedzeniu i piciu, to tutaj chodzi o to, że wytrwałość bierze na swój celownik czas długotrwałość upływ upływającego czasu. Ona pozwala nam przezwyciężać się w każdej sekundzie, w każdej minucie, w każdej godzinie, każdego dnia, miesiąca itd. itd. Jej przedmiotem jest czas. Ona jedyna walczy z, z czasem. Oczywiście dołączają się do tego inne problemy, inne przedmioty, z którymi musi walczyć, bo człowiek musi walczyć i z czasem, trzymając się obżarstwa, czy umiarkowania w jedzeniu i piciu, i z chęcią podjadania. Ale bez opanowania tego czasu, bez opanowania podjadania w czasie nie ma cnoty. I właśnie w ramach tego kursu, o którym tutaj wspomniałem, przygotowuję taki plan, który będzie zmierzał do tego, żeby w domach, w rodzinach, formować wytrwałość w oparciu o takie codzienne, że tak powiem, rutynowe czynności, zwyczaje domowe, zachowania. Taką główną ideą będzie tam to, żeby. Dziecko uformowało w sobie pewne nawyki, bo choć nawyk nie jest, nie jest cnotą, to jednak nawyki obudowują cnoty i sprawiają, że jest łatwiej cnotom działać, że się tak wyrażę. Zagadnienie jest y, według mnie interesujące, ciekawe i ważne dla wielu rodziców, i też pilne, no bo właściwie nie ma czasu. Wytrwałość trzeba kształtować jak najszybciej, bo dziecko się rozwija i czym y, i jeżeli w tych wczesnych latach zostanie ukształtowana, to jest większa perspektywa na to, że ona się jakoś utrwali. Do tematu jeszcze będę wracał. Dzisiaj już dziękuję za uwagę. Mówił Dariusz Zalewski.